niewątpliwie zapadła zmowa milczenia w Europie. Wiele krajów, wielu ekspertów bało się mówić wbrew ustalonej i praktycznie od razu podanej narracji rosyjskiej, że to winni polscy piloci. Prokuratura, nie mając już żadnych podstaw, próbuje dalej tego człowieka szykanować, gnoić, trzymać w areszcie wydobywczym jako taki symbol zastraszania społeczeństwa. To jest łajdactwo i tak nie powinna działać prokuratura w demokratycznym, wolnym państwie. Często to, co ludzie dość trywialnie, może i brutalnie mówią, koryto cementuje. PiS chce przetrwać, natomiast na pewno nie wygra wyborów. Wszyscy przy zdrowym rozsądku, ludzie pozostający, mówią, że Kaczyński jest obciążeniem dla PiS-u. Tutaj to są działania zaplanowane, działania szkodzące Polsce. Partnerem strategicznym kanału Goniec jest Aquafor, producent filtrów do uzdatniania wody. Zanim zaczniemy, zachęcamy Was do subskrypcji tego kanału. Statystyki pokazują, że subskrybuje nas tylko 23% widzów spośród 2 milionów, którzy oglądają co miesiąc nasze filmy. Jeśli podoba Ci się ten kanał, to będę wdzięczny, jeśli wyświadczysz mi drobną przysługę i klikniesz przycisk subskrypcji. To bardzo pomaga kanałowi. Im większy kanał, tym lepsze materiały możemy dla Was tworzyć. Dziękuję. Sęk, Ardynowski, Wolni Republikanie. Witam serdecznie, panie pośle. Witam serdecznie, pozdrawiam. Panie pośle, miał pan okazję wysłuchać tego, co minister Tomczyk miał do powiedzenia. Jaki jest pański komentarz? Uważa pan, że było jakieś rzeczywiste zagrożenie ze strony Rosjan w związku z tym spotkaniem pana Glaskowa z panem Macierewiczem? Czy jest to tylko kręcenie jakiejś afery, do której nie ma żadnych podstaw? Tak, to jest kręcenie afery. Ja chcę zresztą powiedzieć, panie redaktorze, że mam do katastrofy smoleńskiej stosunek bardzo osobisty. Byłem doradcą Lecha Kaczyńskiego, towarzyszyłem mu w tej wyprawie i tyle, że niezbadane wyroki opatrzności sprawiły, że kilka dni wcześniej ustąpiłem miejsca w samolocie jednemu ze starszych oficerów, starszych wiekiem, chcę to podkreślić. Dzięki temu żyję, ale również przez wiele godzin 10 kwietnia była informacja o mojej śmierci, więc dla mnie jest to sprawa szalenie istotna, by wyjaśnić wszystkie okoliczności tej tragedii. I ze względu na moją przyjaźń z Lechem Kaczyńskim, ale również z faktu, że znałem wielu ludzi, którzy tam zginęli. Obowiązkiem państwa polskiego jest wyjaśnić, co się wydarzyło. Nie przyjmować brednie generała Nodiny i powtarzać je tak, jak zrobiła to komisja Millera, twierdząc wbrew logice, że samolot uderzając w ziemię rozpadnie się na kilkadziesiąt tysięcy kawałków, że samolot o bardzo masywnej konstrukcji może urwać skrzydło niezbyt gruba brzoza i te wszystkie absurdy, które były wtedy podawane. Natomiast niewątpliwie zapadła zmowa milczenia w Europie. Wiele krajów, wielu ekspertów bało się mówić wbrew ustalonej i praktycznie od razu podanej narracji rosyjskiej, że to winni polscy piloci, którzy nie potrafili pilotować samolotów, albo że pijani politycy kazali im lądować. Ja jestem absolutnie przekonany, że naprowadzanie samolotu w taki sposób, żeby się sam rozbił, było pierwszym założeniem, a drugim Protasiuk zorientował się w ostatniej chwili, próbował poderwać samolot i jedyne wytłumaczenie takiego rozczłonkowania, zniszczenia, masywnego zniszczenia samolotu to jest wybuch w powietrzu. Jestem o tym przekonany. Natomiast proszę zauważyć, że te tak zwane rewelacje, które dzisiaj Tomczyk czy Ministerstwo Obrony Narodowej podaje, nie odnoszą się w żaden sposób do tego, co się faktycznie w Smoleńsku wydarzyło, tylko czy komisja nie wydała za dużo pieniędzy, czy odpowiednia dokumentacja była, czy Macierewicz spotkał się z jakimś tam tajnym przedstawicielem czy szeregowym Rosjaninem. Ja miałbym do niego żal, gdyby się nie spotkał. Jeżeli ktoś chce przekazać jakieś informacje, nie wiemy, czy wartościowe, czy nic nie znaczące. Panie pośle, ale tutaj na chwilę tylko krótka dygresja w kontekście tego samego spotkania, bo oczywiście można spotykać się z przedstawicielami różnych państw, również z obywatelami Federacji Rosyjskiej, to jest prawda. Natomiast w kontekście na przykład, jeżeli mamy informacje, nie żeby oczywiście z nimi konspirować się w jakikolwiek inny sposób, natomiast tu zarzut jest innego rodzaju. Tu chodzi o przekazanie informacji do służby kontrwywiadu wojskowego. Doskonale wiemy, że służby prześwietlają takich ludzi,
pozyskują o nich informacje, sprawdzają, czy oni są po pierwsze wiarygodni, czy mogą nie wprowadzać w błąd, czy nie jest to jakaś gra służb. I o tym jest zarzut. O tym jest zarzut ze strony. Dobrze, spokojnie. Ale ja jestem spokojny, panie pośle, ja tylko mówię o tej kwestii. To nie był przedstawiciel, jak rozumiem z tej krótkiej wypowiedzi pana ministra Tomczyka, wynika, że to nie był przedstawiciel państwa rosyjskiego, Federacji Rosyjskiej, tylko jakiś Rosjanin, który kontaktował się z Macierewiczem, że ma coś do przekazania, do ewentualnego wykorzystania. I to, że się spotkał, to uważam, że nie było niczym złym i przekazał to później do odpowiedniej służby, co w tym złego. Czy zrobił to za późno? Nie mnie przesądzać, natomiast ja nie widzę w tym jakiegoś wielkiego przestępstwa, które by podważało wiarygodność komisji. Również kwoty, które zaczęły rosnąć. Ja przypomnę, że komisja działała prawie 8 lat i przez te 8 lat 34 miliony złotych wydała. Odliczając ekspertów 14 milionów, ja nie wiem, ile się płaci ekspertom. W ogóle tego typu ustalenia katastrof lotniczych, które mają miejsce na świecie, trwa latami i kosztuje znacznie, znacznie więcej. To są dziesiątki, setki, podejrzewam, milionów dolarów, by ustalić, co się wydarzyło z samolotem nad Ukrainą. Kiedyś pan pamięta, zestrzelonym przez Rosjan, czy nad samolotem, który Rosjanie zestrzeli nad Sachalinem i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli odliczymy tych ekspertów, to jest na 8 lat 20 milionów złotych. Pewnie to kwota może wydawać się duża. Nie sądzę, żeby to były kwoty, które tu jakieś oszczędności być powinny. Natomiast sprawa drugiego egzemplarza Tupolewa, którym i tak już by się nikt w Polsce nie odważył latać, jedyny samolot, jaki w Polsce z tej serii pozostał, serwisowany wyłącznie w Samarze, w rosyjskich zakładach, gdzie nie ma żadnego wglądu ani wpływu na to, co się tam z tym samolotem dzieje. Tam zresztą był, i to jest obciąża również ówczesne służby specjalne, był serwisowany samolot, który potem rozbił się w Smoleńsku i można było w nim zamontować wszystko, co się chciało. Nie było żadnej kontroli w trakcie remontu przeprowadzonego w rosyjskich zakładach w Samarze. Ten samolot nadawał się do tego, żeby przeprowadzać symulacje, doświadczenia, różnego rodzaju eksperymenty i nie widzę w tym nic złego, że wykorzystano ten egzemplarz, jedyny w Polsce, którym, jeszcze raz powiem, nikt już by nie latał, on i tak miał tylko wartość złomu, że ten samolot został wykorzystany, by uwiarygodnić, sprawdzić lub wykluczyć pewne teorie, które komisja próbowała rozgryźć. Panie pośle, czyli rozumiem, że tak kondensując, uważa pan, że nie ma żadnych podstaw, żeby tutaj rozliczać w jakikolwiek sposób pod Komisję Smoleńską. Po drugie, uważa pan, że w Smoleńsku doszło do celowego działania Rosjan, czy to poprzez złe naprowadzenie samolotu, czy to poprzez eksplozję, czy tylko pytanie, czyli rozumiem, że pan też zakłada, że to była taka no, systematyczna, w sensie zaplanowana praca nawet państwa rosyjskiego w pewien sposób, tak? Czy jaki pan scenariusz zakłada? Ja nic nie zakładam. Staram się wyciągnąć logiczne wnioski z tego, co się wydarzyło. Samolot, który rozpadł się na 60 tysięcy kawałków, nie mógł takiej destrukcji, nie była możliwa taka destrukcja od uderzenia w ziemię i to dosyć mokrą w pobliżu lotniska. Ale mówi pan o wybuchu w powietrzu, w związku z tym to jest moje pytanie, skąd się wziął według pana? Wtedy robi się przy tego typu badaniach bardzo proste czynności. Zbiera się wszystkie odłamki, wszystkie kawałki. Układa się na twardym podłożu, najczęściej na pasie lotniska czy na jakimś betonie, wszystkie elementy, które się udało znaleźć. Analizuje się odkształcenia metalu, czy one były od tego mitycznego uderzenia w ziemię, czy są powywijane z jakichś innych powodów i wtedy próbuje się to ustalić. Tu nic z tego nie zostało zrobione. Nie odzyskaliśmy wraku, przyjęliśmy narrację rosyjską, która przerzuciła odpowiedzialność na polskich pilotów, a w Europie zapanowało zastraszenie. Nie podskakujcie, nie próbujcie tutaj się stawiać Federacji Rosyjskiej, bo taki jeden, który najbardziej podskakiwał w Tbilisi, gryzie ziemię pod Smoleńskiem. Mówię to bardzo twardo i zdecydowanie. Ta komisja, nie wiem, czy ustaliła rzeczywiście wszystkie okoliczności, ale to obowiązkiem państwa polskiego i obowiązkiem również obecnego rządu jest w dalszym ciągu prowadzenie śledztwa, domaganie się wraku i Panie ustalenie, proszę, ale z tego, nawet co pan po latach, mówi, to jest bardzo trudne, nawet po latach ustalenie, co się tam wydarzyło. Z tego, co pan mówi, jeżeli dobrze rozumiem, to wyklucza pan wersję o tym, że to był przypadek przede wszystkim, od tego jakby
wyprowadźmy tą tezę, no bo mówi pan, że to jest niemożliwe praktycznie, żeby to tak się wydarzyło w kontekście uderzenia w ziemię, w kontekście uderzenia w brzozę, w kontekście też skali zniszczenia tego samolotu. To jaki pan realnie scenariusz zakłada i czy uważa pan wprost, że to była, że to było celowe działanie Rosji? Tak? Z tego możemy zrozumieć, co pan mówi. Przypadki oczywiście w katastrofach lotniczych są jakimś powodem, o czym analizując różne wydarzenia lotnicze możemy się przekonać, że wysiadł silnik, że coś się wydarzyło, że nastąpiła dekompresja, że jakieś systemy wspomagania układu kierowniczego i tak dalej, i tak dalej. Ale w sytuacji, jeżeli samolot znajduje się nisko nad ziemią i z wyhamowaną szybkością uderzyłby w miękkie podłoże, nie ma żadnej możliwości, żeby nastąpiła taka destrukcja. W związku z tym trzeba szukać innych przyczyn i jedyną logiczną przyczyną, ja nie jestem ekspertem od tego oczywiście, przyczyną, którą a priori władze polskie ówczesne wyeliminowały i jak diabeł święconej wody bano się nawet mówić na ten temat, jest to, że samolot musiał rozpaść się w powietrzu, a przecież od mgły ani od ptaka, który gdzieś tam się mógł na tej wysokości zawieruszyć, rozpaść się nie mógł. No to w jedynym związku z tym Rosjanie to zrobili według jedynym, pana. Jedynym, ja nie wiem kto to zrobił, ale jedynym wytłumaczeniem no ale jest to jedyną alternatywą wobec Rosji, no to są ewentualnie ludzie na miejscu. No. Chyba nie przypuszcza pan, że ktoś... Czy pan rozumie, co ja mówię? Że jedynym wytłumaczeniem takiego rozpadu samolotu no ale, jest wybuch no to skoro mówi pan, że takim jedynym... I nie mam żadnej wiedzy, ani nawet prawa spekulowania, żeby twierdzić, kto do tego zamachu, kto do tego wybuchu, tej eksplozji doprowadził. No właśnie, bo tutaj, że tak powiem, jeżeli ktoś wysadza samolot, jeżeli ktoś wysadza samolot, to jest to zamach, a kto go przeprowadził, to trzeba dalej ustalać. Czyli uważa pan, że to był zamach, tylko nie wie pan, kto za nim stoi? Proszę następne pytanie. Panie pośle, no jeszcze będziemy jeszcze chwilę rozmawiać o tej sprawie, bo pytanie jest podstawowe w kontekście tego, co też pan mówi i w kontekście tego, nad czym pracowała podkomisja smoleńska Antoniego Macierewicza, że w związku z tym, jeżeli zakładamy taki scenariusz, o którym pan mówi, no który jest scenariuszem, który ewidentnie no, prowadzi do wniosku, że to było działanie osób trzecich, to czy uważa pan, że podkomisja smoleńska zrobiła wystarczająco dużo, że mamy w ogóle jakikolwiek materiał dowodowy zebrany, który by to na tyle potwierdzał, żeby to była opinia czy wiedza powszechna, bo wiemy doskonale, że to się zarzut wobec podkomisji Antoniego Macierewicza, że było tam wydane miliony złotych i że 8 lat rząd Prawa i Sprawiedliwości miał pełni jakby władzy państwowej, żeby te śledztwa prowadzić i żeby te kwestie egzekwować. W 2021 roku podkomisja smoleńska opublikowała raport, który moim zdaniem wyjaśnia przyczynę rozpadu samolotu, która została spowodowana eksplozją na jakiejś wysokości w powietrzu. Natomiast ja się nie chcę bawić, bo nie mam do tego ani uprawnień, ani odpowiedniej wiedzy, by ustalać, kto do tego mógł doprowadzić. Natomiast doświadczenia przeprowadzone, również analiza fragmentów samolotu, według mojej wiedzy, to jest wiedza subiektywna. Ja nie jestem członkiem tej komisji, nie mam dostępu zarówno do danych tych, które komisja w sposób nieklauzulowany miała, ale również do tych, które miała w postaci dostępu chronionego różnymi formami prawa. Więc ja nie będę się bawił w spekulacje, natomiast moim zdaniem, według mojej najlepszej wiedzy i zrozumienia praw fizyki, bo tu jeżeli byśmy założyli, że masywny samolot uderzając w miękką ziemię rozpada się na takie ogromne ilości kawałków, to byśmy zaprzeczali prawom fizyki. Ja jestem człowiekiem racjonalnym i jednak analizuję również i prawa fizyki. Jedynym wytłumaczeniem, co podkomisja udowodniła, był wybuch w powietrzu. Panie pośle, to ostatnie pytanie w związku z tym, czy na dzisiejszy stan wiedzy i tego, co się wydarzyło też po tragedii smoleńskiej, katastrofie, czy uważa pan, że jesteśmy dzisiaj blisko prawdy, bliżej prawdy, znamy prawdę, bo to też było hasło powtarzane przez wiele lat, że w końcu poznamy prawdę, jesteśmy coraz bliżej prawdy. No a myślę, nie, że nie, tutaj... nie jestem przekonany, że jesteśmy bliżej prawdy. Samolotu nie ma. Ślady w nim są, widzieliśmy to, były niszczone. Następuje upływ czasu, który na przykład, jeżeli były pozostawione resztki radioaktywne związane z wybuchem, one po jakimś czasie ulegają naturalnej
naturalnemu zanikowi, nie jesteśmy wcale bliżej, a jednocześnie nie widzę żadnej woli. Mam żal również do PiS-u, że dysponując w tym czasie i Ministerstwem Obrony Narodowej i prokuraturą, że te sprawy nie posunęły się dalej. Natomiast podkomisja... No jedną z obietnic wyborczych było odzyskanie właśnie wraku, tak? Z tego co pamiętamy, że było to jedno... Podkomisja to, co miała zrobić. Tak, tylko że Rosjanie stwierdzili, że wraku nie oddadzą i co nam zrobicie? Nie ma pana płaszcza i co pan nam zrobi? Pamięta pan komedię Barei? Tak, pamiętam. Z Rosjanami jest to samo. Nie damy wraku i co nam zrobicie? I nie ma do niego żadnego dostępu, żeby można przeprowadzić badania tam na miejscu, tam gdzie resztki tego wraku niszczonego świadomie przez Rosjan pozostają. Nie widzę również żadnej woli. I jeszcze raz powtórzę, PiS może mógł zrobić więcej, natomiast oskarżenia komisji, że zdefraudowała jakieś pieniądze, że kosztowała za dużo, są moim zdaniem absolutnie nieuzasadnione. A jak pan patrzył na postawę rządu Tuska wtedy? W sensie, no bo nie udało się uzyskać i rządowi Tuska, i rządowi PiS-u tego wraku. Mówi pan też, że Ja byłem doradcą Lecha Kaczyńskiego i widziałem przyjęcie od razu a priori narracji rosyjskiej, a nie próbę wyjaśnienia tego, co się faktycznie w Smoleńsku wydarzyło. Natomiast najlepszą zasadą, również jeżeli słyszymy, a to jest słowo przeciwko słowu, słyszymy ze strony pana Tomczyka i innych przedstawicieli Ministerstwa Obrony jakieś zarzuty, grube, nie wiem czy prawdziwe, czy kalumnie, to zasada rzymska audiatur et altera pars, wysłuchajcie drugiej strony, pan powinien zaprosić Macierewicza, żeby on na ten temat mógł się wypowiedzieć. Tylko właśnie problemem jest to, jeżeli chodzi o sprawę smoleńską, to po pierwsze oczywiście niestety ona mimo tego początkowego momentu jedności podzieliła Polaków, podzieliła na tyle, że dzisiaj może niech pan wierzyć lub nie, ale praktycznie nikt nie chce debatować o Smoleńsku i nikt nie chce się na temat wypowiadać, ewentualnie w jednoosobowych wywiadach. No, można złożyć takie, nawet ja mogę złożyć teraz, załóżmy, takie publiczne zaproszenie dla pana Laskę, dla pana Macierewicza, no ale doskonale pan wie, że oni usiądą razem do jednego stołu. Ja myślę, że w międzynarodowym obrocie, również w tym, co może wiedzą na temat przebiegu na podstawie danych satelitarnych inne kraje, panuje zmowa milczenia, podobnie jak z katastrofą gibraltarską i śmiercią Sikorskiego. Anglicy utajnili następne 50 lat, bo minęło 50 lat, utajnili dane dotyczące katastrofy gibraltarskiej i tego, co się tam faktycznie wydarzyło na następne 50 lat, czyli patrząc realnie na wieczne nigdy. I taka zmowa milczenia w Europie i na świecie panuje wokół katastrofy smoleńskiej. Panie pośle, tutaj postawimy kropkę, bo rzeczywiście też można byłoby o tym rozmawiać z osobami, które się tą sprawą tak zajmowały sensu stricto przez ostatnie lata. I przejdziemy do tematu aktualnego, czyli księdza Michała Olszewskiego i tych dwóch szedniczek, które są razem z nim w areszcie. Jest decyzja sądu za kaucją 350 tysięcy złotych za każdego z osobna. Będą mogli oni opuścić areszt. Tutaj już też przed live'em zdążyliśmy się zapoznać z tymi informacjami o tym, że Michał Rachoń tutaj mówił, że wpłaci za te urzędniczki te pieniądze. Jak według pana teraz ta sprawa może wyglądać w oczach w ogóle Polaków, bo rząd zapowiada ogromne rozliczenia. Wiemy doskonale, że ksiądz Michał Olszewski już bardzo długo siedzi w areszcie, bo to jest bodajże od marca, to jest już około pół roku, ponad pół roku. Więc to jest naprawdę długi okres aresztu tymczasowego. W związku z tym, jak pan interpretuje tę sprawę? Sąd uznał, że zebrane dowody są wystarczające i nie ma obaw o to, że będzie jakieś mataczenie czy inne działania, które by uniemożliwiły prokuraturze zebranie ich zdaniem dowodów świadczących o winie księdza Olszewskiego i tych urzędniczek z Ministerstwa Sprawiedliwości. Ustalił kaucję finansową, wysoką jak na zarobki pojedynczych osób, tych pań w ministerstwie, czy też księdza. Nie można prowadzić zbiórek, bo ja chętnie sam przeznaczyłbym pieniądze na zapłacenie jakiejś części tej kaucji. Myślę, że wiele milionów Polaków by to uczyniło, ale nie wolno takich zbiórek prowadzić. Te pieniądze musi ktoś po prostu wyłożyć. Natomiast jest to przyznanie, że prokuratura, nie mając już żadnych podstaw, próbuje dalej tego człowieka szykanować, gnoić, trzymać w areszcie wydobywczym jako taki symbol zastraszania społeczeństwa. Jeżeli były jakieś malwersacje,
związane z wydatkowaniem pieniędzy na budowę tego ośrodka dla osób pokrzywdzonych czy ofiar przestępstw, który w stanie surowym, jak rozumiem, jest gotowy i powinien być jak najszybciej dokończony po to, żeby mógł służyć tym celom, do których był budowany. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do rzetelności wydatkowania tych pieniędzy, jak rozumiem, przedstawienia faktur zgodnych z kosztorysem i wykonaniem, to niech to sąd rozstrzyga, a nie to, co się dzieje w prokuraturze, co za komuny było bardzo rozbudowane, że trzyma się ludzi w areszcie wydobywczym miesiącami, przedłużając po co 3 miesiące, według sąd przedłuża, bo się mówi, bo następne jakieś tam fakty gromadzimy. Ja nie wiem, czy prokuratura nie zastosuje tego, co już wcześniej próbowała, czyli wymyśli następny zarzut i będzie wnioskowała do sądu. Panie Bosie, właśnie jak pan patrzy na ten sposób rozliczania, bo są ludzie, którzy są rozliczeń, szczególnie wyborcy koalicji 15 października, natomiast z drugiej strony sprawa wygląda dość średnio, jeżeli po tak długim areszcie jest to, co się wydarzyło, tak? Czyli to wyjście za kaucją, te areszty się powtarzają, ludzie domagają się szybkich rozliczeń, a z drugiej strony nie do końca następują i mamy po drodze kilka pomyłek, jak w przypadku właśnie posła Romanowskiego, którego wtedy chronił immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. I jak według pana to wyważyć, jakby rozliczanie właśnie za jakieś nieprawidłowości, z tym, żeby czasami państwo polskie się nie ośmieszało, co się zdarzało każdej władzy oczywiście, ale jednak chcielibyśmy, żeby takiej sytuacji było jak najmniej. To nie jest to, że średnio wygląda. Jest to kompromitacja prokuratury, takie przedłużania śledztw realizowanych na zlecenie polityczne albo w jakieś wyimaginowane zarzuty. Sprawa jednego z posłów, jego immunitetu, ona tutaj nie ma nic na rzeczy, to jest sprawa oboczna. To w jakiś sposób musi być również rozstrzygnięte. Natomiast przeciąganie postępowania i miesiącami, ba latami prowadzenie postępowań, kiedy próbuje się szukać przesiewowo, może ktoś coś powie, może ktoś coś zezna, bo nie ma żadnej logiki. Ja mówię tu również o bardzo konkretnym przypadku jednego z moich zastępców w Ministerstwie Rolnictwa, ministra Tadeusza Romańczuka, przeciwko któremu człowiekowi uczciwemu, jestem o tym absolutnie przekonany, jedna z prokuratur prowadzi już 5 lat postępowanie i nie zamierza go kierować do sądu, bo niczego nie przeciwko temu człowiekowi nie znalazła. Notabene prowadziło postępowania 3 prokuratury, 2 uznały Romańczuka za osobę pokrzywdzoną, podkreślam, pokrzywdzoną, i umorzyły postępowania, a 3 dalej się morduje, nie mając możliwości sformułowania aktu oskarżenia. To jest łajdactwo i tak nie powinna działać prokuratura w demokratycznym, wolnym państwie. Jeżeli są wobec kogo zarzuty, to trzeba kierować sprawy do sądu, żeby mógł się bronić, żeby mógł przedstawić świadków, żeby mógł bronić swojego dobrego imienia, a nie ciągnięcie miesiącami, ba latami i cały czas z sugestią, że toczy się postępowanie, ukrywanie nazwiska, pokazywanie osób z czarnym paskiem na oczach, to jest łajdactwo świadczące albo o braku profesjonalizmu prokuratury, albo o działaniu na zlecenie polityczne, co moim zdaniem miało miejsce i w tej chwili również ma miejsce. Panie pośle, w związku z tym, że polska scena polityczna ostatnio jest bardzo dynamiczna, mamy zmiany na scenie lewicowej, czyli mamy wyjście 5 parlamentarzystek z Razem, co raczej prowadzi nas do wniosku, że w sobotę na kongresie obecne struktury Razem odłączą się od klubu parlamentarnego Lewicy, całej tej koalicji. Tym samym już będą tak w opozycji w 100%, nie tylko tak jedną nogą w opozycji, drugą nogą niby popierają tą koalicję rządową. I pan też czy jakiś czas tam opuścił swoją formację. Widzimy takich ruchów coraz więcej, więc jak pan to interpretuje i gdzie pan widzi ewentualnie jakieś możliwości zmian politycznych, bo akurat też pańska formacja teraz jako koło Wolni Republikanie stara się stworzyć taki, jak to nazywaliście, namiot republikański, coś na ten styl. Tak, obóz republikański, to jest w stylu partii republikańskiej w USA. Chętnie to skomentuję. Te podziały na lewicy, proszę wybaczyć, mniej mnie interesują. Nie uważam, żeby to była formacja, która dobrze Polsce życzy. Ja, stary antykomunista, czasami dochodzę do wniosku, że łatwiej mi rozmawiać, przepraszam za wyrażenie, ze starymi komuchami, którzy może wierzyli w jakieś tam zasady sprawiedliwości społecznej,
czasami byli cyniczni niż z tą tak zwaną nową lewicą, której na sztandarach figuruje LGBT, związki homoseksualne i aborcja, ale to jest ich problem. Mnie to mnie interesuje. Myślę, że Donald Tusk skutecznie będzie starał się rozwalić te wszystkie formacje, które z nim współpracują po to, żeby część tych ludzi przejąć do koalicji. No dobrze, ale właśnie Razem to była partia, która powstała jakby w opozycji do SLD i pamiętam, jak Adrian Zandberg nawet wznosił takie okrzyki, znajdzie się cela dla Leszka Millera, więc takiej bardzo mocnej opozycji wobec tego starego SLD, więc ja to jest rozmawiałem też z Zandbergiem, taka inna Razem, inna lewica trochę. Rozmawiałem z Zandbergiem, wie pan, i mam pewien szacunek do niego. Oczywiście to jest człowiek całkowicie nie z mojej bajki, ale jego przekonania o pewnej potrzebie jednak wrażliwości społecznej, o tym, żeby nie nabijać kabzy, tak jak w przypadku tego kredytu mieszkaniowego, o którym się mówi, który nie przyniesie żadnego zwiększenia podaży mieszkań, a ma nabić deweloperom po prostu pieniądze. Wydaje mi się, że on jest w tym uczciwy. Ale jeszcze raz powiem, mniej mnie podziały na lewicy interesują, niech inni pana rozmówcy tym się zajmują. Mnie interesuje, co się dzieje na prawicy i to, w jaki sposób ona ma za 3 lata, bo sądzę, że wybory będą w terminie konstytucyjnym, chyba że Donaldowi Tuskowi by się kalkulowało przeprowadzenie wcześniejszych wyborów według jakichś tam analiz. Natomiast ta koalicja, chociaż tam trzeszczy i udaje, że się między sobą kłóci, trzyma się razem, bo to są tysiące etatów, korzyści ze sprawowania władzy, pieniądze brukselskie, a często to, co ludzie dość trywialnie, może i brutalnie mówią, koryto cementuje. Mnie interesuje, jak polska prawica, która jest znacznie szersza niż tylko Prawo i Sprawiedliwość, zabetonowane, niezdolne do zmian. To, co wydarzyło się na ostatnim kongresie, to jest pudrowanie i zmiany kosmetyczne, a de facto w dalszym ciągu kierownictwo Panie pośle, to jest Kaczyński. Panie pośle, no to od razu rozwinę jego tą kwestię. Współpracownicy. O jedno pytanie, bo mówi pan o kongresie. Mówi pan o kongresie w Szysusze, gdzie, przypomnijmy, była konsolidacja suwerennej Polski z Prawem i Sprawiedliwością pod jednym dachem, oczywiście PiSu. Mamy taką może radykalizację przekazu, albo nazwijmy to utrzymaniem radykalnego tonu tego przekazu ze strony Jarosława Kaczyńskiego i innych najważniejszych polityków PiSu. W związku z tym, jak pan to interpretuje też jako były wieloletni polityk tej partii pod kątem strategii politycznej Jarosława Kaczyńskiego i pod kątem tych nadchodzących wyborów prezydenckich, bo na razie wydaje się, jakby PiS konsolidował się nie po to, żeby wygrać, tylko żeby przetrwać. Podzielam pana zdanie. PiS konsoliduje się. To połączenie z suwerenną Polską, tam nie przesadzajmy, że to jest jakieś wydarzenie. Ono zresztą żadnych dodatkowych punktów Zjednoczonej Prawicy, a w tej chwili już Prawu i Sprawiedliwości, nie przyniosło. Solidarna Polska była w rozsypce, więc Kaczyński zrealizował to, co robił z innymi formacjami, czyli po prostu je wchłaniał. I to się wydarzyło. Natomiast myślę, że w jego głowie jest, jak przetrwać w ograniczonym zakresie z częścią elektoratu tego twardego, przetrwać licząc na cud, to jest myślenie życzeniowe, że rozpad obecnej koalicji, czy też odsunięcie się części wyborców sprawi, że ci wyborcy wrócą ze swoją sympatią do Prawa i Sprawiedliwości. To jest liczenie na cud i jeszcze raz powtórzę, myślenie życzeniowe, bo nawet ci, którzy zniechęcą się do Tuska czy trzeciej drogi, nie zagłosują na PiS. Mają uzasadnione, często nieuzasadnione, wyolbrzymione różnego rodzaju zastrzeżenia do PiSu, czy osobiście do prezesa Kaczyńskiego, którego jego najbliższe otoczenie cały czas, przepraszam za wyrażenie, pompuje i tłumaczy, że bez niego prawicy w Polsce by nie było. I on nie rozumie, że zaczyna być dla tej partii samoobciążeniem. PiS chce przetrwać, natomiast na pewno nie wygra wyborów. Jeżeli nie nastąpi to, co dla mnie jest sprawą zasadniczą, szerokie porozumienie prawicy w Polsce, która jest o wiele bogatszym i szerszym środowiskiem niż tylko Prawo i Sprawiedliwość, które utraciło zarówno zdolność koalicyjną, bo nikt nie chce z PiS-em rozmawiać, ale również, co może gorsze, utraciło zdolność integracyjną różnych innych środowisk prawicowych, to jeżeli się nic nie zmieni i nie nastąpi również zorganizowanie niepisowskie i niekonfederacyjnej części prawicy, a tylko wtedy jest szansa
jeżeli by nastąpiło szerokie porozumienie, zarówno wyłonienia jednego kandydata na prezydenta i wygrania z kandydatem tym lewicowo-liberalnym, ale również szalenie ważne wygranie za 3 lata wyborów, to jeżeli to nie nastąpi, to właściwie walkowerem oddajemy środowiskom liberalnym, no właśnie, oddajemy władzę na następne lata. Nie będzie najprawdopodobniej wspólnego, no bo mamy... I już... to jest nieszczęście, no bo... Ale teraz spójrzmy na tą układankę tylko na chwilę, żeby podsumować. Mamy Konfederację ze Sławomirem Mentzenem, mamy PiS, który ma ogłosić swojego kandydata, tak przynajmniej mówi Jarosław Kaczyński, przed 7 grudnia. Jeszcze nie wiem, czy tak się rzeczywiście wydarzy. Myślę, że wersja o tym, że będą prawybory prezydenckie w PiSie jest mocnym nadużyciem. Myślę, że to po prostu będzie decyzja, tak jak zwykle, w pewnym gabinecie. Może nawet jednoosobowa praktycznie. No i mamy ewentualnych kandydatów ze środowiska takich jak Wolni Republikanie, gdzie część osób wymienia może czy to pana, czy posła Jakubiaka jako ewentualnych kandydatów. W związku z tym mamy już przynajmniej powiedzmy 3 kandydatów na liście, a jeszcze mogą się pojawić inni ewentualnie, albo taki tak zwany kandydat buntu, tak, niezwiązany wcześniej z polityką, i o takim wariancie również się mówi, więc na razie wskazuje na to, że prawica przechodzi głęboką dekompozycję i tak naprawdę w sumie można powiedzieć powtarza swoje błędy z lat 90., gdzie prawica zawsze miała kilku Napoleonów, tak, i umacniała się przez podział. Tak, to prawda, i może dopiero otrzeźwienie, ale przede wszystkim w partii wiodącej, czyli w PiSie, nastąpi po przegranych wyborach prezydenckich. W tej chwili pan precyzyjnie to określił. Z jednej strony falstart Mentzena, który tutaj przed wszystkimi już ogłasza, że będzie kandydował. Notabene to jest tam dość skomplikowany podział samej Konfederacji, chociaż ja traktuję pozytywnie Konfederację, pomimo tych różnic, które między nimi są. Z drugiej strony prezes Kaczyński, który nie wyobraża sobie, że miałby to być kandydat uzgadniany z jakimś szerszym środowiskiem prawicowym, to ma być ktoś, kto będzie jemu osobiście odpowiadał, i to nie jest w przypuszczeniu, tylko to on zadecyduje, kto będzie tym kandydatem. Dla mnie to jest śmieszne, bo na razie wymienił cechy zewnętrzne, że ma wyglądać jak Ken do lalki Barbie, ma być postawny, ładny, przystojny, jeszcze najlepiej, żeby znał 2 języki obce. Ja przypomnę, że kiedyś delegat czy ambasador chyba Hiszpanii na dworze króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego stwierdził, że król mówił co prawda w 5 językach, ale w żadnym nie miał nic do powiedzenia. Więc zamiast skoncentrować się na cechach charakteru, na kompetencjach, na pewnej uczciwości, szlachetności intencji, na kompetencjach również i umiejętnościach w służbie ojczyzny, na cechach charakteru, rozumieniu polskiej racji stanu, to koncentrowanie się na tym, czy on będzie postawny i ładny, jest trochę śmieszne. Ale to ma być przede wszystkim człowiek, który będzie posłuszny panu prezesowi Kaczyńskiemu. To myślę jest dominujące kryterium, które w jego głowie jest. I PiS stawia wszystkich, próbuje postawić pod ścianą. Albo zaakceptujecie naszego, tam jakieś prawybory w PiSie, to jest bajka, to jest nic poważnego. W PiSie nigdy żadnych wyborów nie było, zawsze było tak, jak prezes sobie życzył, jak w dowcipie wojskowym, że dowódca ma zawsze rację, punkt pierwszy, punkt drugi, jak nie ma racji, patrz, punkt pierwszy. To, więc tak zawsze było i się nic nie zmieniło. Natomiast tryb wyłonienia właśnie, że to będzie tylko i wyłącznie kandydat jednej partii politycznej, jednego środowiska prawicowego, właściwie tego kandydata pali w przedbiegach. Może wejdzie do drugiej tury, wtedy zadziała anty-PiS, bardzo silny w dalszym ciągu w społeczeństwie. Natomiast może się okazać, że on nie uzyska szerokiego poparcia środowisk prawicowych. Panie pośle, ale nie ma pan wrażenia, że tak naprawdę Jarosław Kaczyński, czy też taka, no, takie środowisko wokół Jarosława Kaczyńskiego, ci, którzy tak naprawdę rządzą tą partią, uznali w sumie już, że te wybory prezydenckie są przegrane i oni tak naprawdę walczą o konsolidację takiego popisu, wejście do drugiej tury i utrzymanie swojego statusu politycznego, no bo tak mówiąc szczerze, po tych ruchach, które aktualnie wykonuje Prawo i Sprawiedliwość, tak jak wspomnieliśmy, radykalizacji przekazu i też marginalizowania pewnych liderów, tak jak Beata Szydło, nie widać, żeby partia szła szerokim frontem, tylko raczej, żeby zwierała szyki i starała się utrzymać to, co już ma, nie wierząc tak naprawdę w jakiś większy sukces. No, czy nie uważa pan, że ta teza jest uprawniona, biorąc pod uwagę ruchy PiSu? Absolutnie uprawniona. Jestem przekonany, że dokładnie opisał pan to, co
się dzieje w tej chwili w Prawie i Sprawiedliwości. Ja się nie chcę tutaj koncentrować na egzegezie myśli pana prezesa, ale wady, które doprowadziły, błędy, które doprowadziły do przegranych wyborów w październiku zeszłego roku. Oczywiście opowiadanie o wygranych wyborach jest między bajki włożyć, bo w systemie parlamentarno-gabinetowym wygrywasz wtedy, kiedy jesteś w stanie sformułować większość w parlamencie i utworzyć rząd, więc tutaj nic takiego się nie wydarzyło. Natomiast te błędy między innymi definiował profesor Andrzej Nowak, przeze mnie szalenie szanowany człowiek. Notabene ja bym widział cechy charakteru przyszłego prezydenta mniej więcej takie, jakie pan profesor sobą reprezentuje. Ale to również i pan profesor Nowak i środowisko również choćby klubu Ronina, wielu ekspertów politycznych, analityków mówiło o tym, że PiS zamiast iść skrzydłami, szerokim frontem, pan profesor Nowak nawet jakieś nazwiska wskazywał, ale nie to, żeby te nazwiska jakby promować, tylko żeby pokazać, że powinniśmy jako formacja, wtedy byłem członkiem PiS-u od początku powstania, dla mnie to jest ogromne rozczarowanie to, co się z tą partią dzieje, zamiast iść właśnie zarówno tym skrzydłem skrajnym, takim bardzo radykalnym w poglądach narodowych, prawicowych, patriotycznych, ale również starać się patrzeć bliżej centrum, na ludzi zdroworozsądkowych, którzy nie chcą rządów lewicy, tego liberalno-neomarksistowskiego nurtu, który w tej chwili Donald Tusk i jego ekipa prezentuje, ale jednocześnie no, patrzą z niechęcią na niszczenie przedsiębiorczości, na ogromne obciążenia małych i średnich firm, na to, co się z rolnictwem dzieje, które jest na właściwie skraju zapaści pod wieloma względami, między innymi tolerowanego importu zboża z Ukrainy, za który nikt nie poniósł żadnych konsekwencji, a państwo, żeby uspokoić rolników, wiele miliardów złotych wypłaciło i tak dalej, i tak dalej. Więc zamiast szukać rozszerzenia bazy społecznej, no to PiS chce przetrwać z tą zmniejszającą się z roku na rok coraz mniejszą ilością głosujących zwolenników PiS-u, choćby ze względu na zmiany demograficzne i to, że starsze roczniki, gdzie zwolenników PiS-u było trochę więcej, odchodzą do lepszego ze światów, Pan Bóg ich do siebie woła na łono szczęśliwości. No właśnie, więc i tam mamy, będzie ubywało tych. Ale mamy wyraźną różnicę w sensie takich poparcia partii prawicowej jako takiej wśród osób o poglądach prawicowych w generacjach, gdzie do 40 lat raczej przeważa Konfederacja, a nie PiS, co by akurat potwierdzało pańską tezę. Natomiast zanim przejdziemy do kolejnego pytania, ja szybko podam aktualne wyniki ankiety, bo prawie 200 osób już zagłosowało, czyli Jarosław Kaczyński doprowadzi jeszcze PiS do zwycięstwa wyborczego i aż 78% głosujących uważa, że nie. Uważa, że nie doprowadzi już PiS-u do żadnego zwycięstwa wyborczego. Ja mówię to od dawna, to jest, nie chcę być tutaj, jakichś zdolności profetycznych nie mam, ale nie chcę tutaj być Kasandrą, natomiast wszyscy przy zdrowym rozsądku, ludzie pozostający, mówią, że Kaczyński jest obciążeniem dla PiS-u i to, co proponowałem publicznie, może inni o tym myśleli, ale boją się o tym mówić, powinien zostać jakimś honorowym prezesem, niech o nim piszą wspomnienia, pamiętniki, wiersze i pomniki stawiają, a nie na bieżąco dalej swoje jakieś przemyślenia realizować, notabene utrzymywane przez jego otoczenie, które mu wmawia, że bez niego nie ma prawicy, ona się rozleci, PiS się rozsypie. To znaczy co? Nic nie łączy członków tej partii, do której tam zostawiłem moje serce. 23 lata członkostwa od początku. W moim okręgu wyborczym jestem uważany najbardziej rozpoznawanym chyba człowiekiem związanym z Prawem i Sprawiedliwością. Czyli mogę się na ten temat wypowiadać. Czy on, wmawianie mu, że tylko jego osoba łączy Prawo i Sprawiedliwość, jak gdyby jego, nie daj Boże, niech żyje 200 lat, zabraknie, to się rozsypie wszystko jak domek z kart, to źle by o tej partii świadczyło, że nie ma idei, która by łączyła, tylko osoba lidera. Natomiast ta ankieta, którą pan przed chwilą, czy ten sondaż, no moim zdaniem opisuje przekonanie społeczne, które również będzie zapewne w jakiś sposób odwzorowane w kolejnych wyborach, że pan prezes
naczelnik Jarosław Kaczyński, nie jest w stanie Prawem i Sprawiedliwością wygrać wyborów prezydenckich i w przyszłości wyborów parlamentarnych. Jeżeli on tego nie rozumie i nie rozumie, że prawica, która jest zjawiskiem szerszym, owszem, ze swoimi wadami, to o czym pan mówił, ja przeprowadziłem dziesiątki rozmów, bo ten nasz pomysł na stworzenie szerokiej formacji centroprawicowej, która zachowa tożsamość tych różnych mniejszych środowisk, liderów, historię powstania, będzie, jak to Reagan mówił, a pan przypomniał, będzie wielkim namiotem republikańskim, prawicowym, zintegrującym środowiska w celach wyborczych, żeby wygrać wybory. I PiS powinien być tym mądrzejszym z faktu, że jest partią dużą i to rozumieć, ale chyba najmniejsze zrozumienie tego jest w Prawie i Sprawiedliwości. Ci mniejsi, którzy nawet ta kłótliwość, konwent świętej Katarzyny, niektórzy przypominają, to wszystko to było, ale wielu się wydaje, że jest Napoleonami, że tam buławę marszałkowską w torniszcze noszą, ale mimo wszystko wydaje mi się, że u tych liderów lokalnych, czy też mniejszych środowisk w skali ogólnopolskiej działających, ta świadomość, że jeżeli się nie zintegrujemy, to przegramy na lata władzę w Polsce i ekipa Tuska doprowadzi do stanu, że nie będzie co z Polski zbierać, bo jest to ekipa, która działa już w tej chwili, nie wiem, czy to jest tylko kwestia głupoty i nieudolności, nie sądzę. Czasami ktoś wygrywa wybory przez przypadek, ale jest nieudolny, nie potrafi. Tutaj to są działania zaplanowane, działania szkodzące Polsce i jeżeli prawica nie wyciągnie wniosków, mówią o tym również inni, nie tylko ja jestem tutaj o tym przekonany, i nie bardzo szerokim frontem nie będzie szła do wyborów prezydenckich i wyborów parlamentarnych, no to władza, panie pośle, no to pytanie, środowisk liberalno-lewicowy, jaki macie pomysł na wiele, żeby wiele lat tworzyć taką taką platformę, bo rozkładając na czynniki pierwsze, był Kukiz 15, Marek Jakubiak ma Federację dla Rzeczypospolitej. Pan ma partię Wolność i Dobrobyt, to ile dobrze pamiętam. No i macie koło Wolni Republikanie. Środowisk różnego rodzaju trochę jest na scenie politycznej, mniejszych lub większych. Aczkolwiek macie 3 lata do wyborów parlamentarnych. Już za pasem wybory prezydenckie. No ale nie ma jakby nawet jednej struktury partyjnej. Nie ma tego, do czego ludzie by się mogli odwołać oprócz szkoła poselskiego, więc jaki wy macie w ogóle plan, żeby to zrealizować, bo 3 lata to się wydaje tak dużo, tak, bardzo, ale nie tak wcale sporo, tak? Bardzo dziękuję. Prace się toczą i one idą w dobrym tempie. Nie ma potrzeby jakiegoś przyspieszania, jakichś fajerwerków, tworzenia w tej chwili już tej partii, zmuszania innych, żeby się do niej zapisywali. Nie jest taka moja rola, ani taki cel. Również, mówiąc wprost, nie zależy mi na tym, bo Sejm jest zabetonowany, większość parlamentarna jest stabilna, będzie głosowała i decydowała przez te 3 lata. Opozycja co najwyżej może pohałasować, potupać i pokrzyczeć na mównicy i cała jej rola. Więc nawet nie chodzi o to, żeby następni posłowie do naszego koła przystępowali, bo często jestem pytany, panie, a ile szabel? Posłowie zaczną wykonywać ruchy bliżej wyborów, bo się okaże, że ławka u Donalda Tuska czy ławka u Jarosława Kaczyńskiego jest za krótka, ale to jest sprawa przyszłości. Natomiast dziękuję Pawłowi Kukizowi, który no w pewnym sensie zakończył ten byt formacji Kukiz 15, również i koła Kukiz 15. Pewnie dla niego nie było to łatwe, bo to jest związane z jego nazwiskiem, ale chcemy pokazać ten kierunek integrowania również tego właśnie republikańskiego myślenia, stąd nazwa koła Wolni Republikanie. W sposób oczywisty to się odnosi również i do takich nurtów republikańskich na świecie. Prowadzimy rozmowy z różnymi środowiskami. Wspomniał pan o partii Jakubiaka, również o tej, którą ja niedawno miałem zaszczyt z kolegami zarejestrować i to bardzo szybko się wydarzyło. Ona jest oparta przede wszystkim o działaczy ruchu kontroli wyborów Marcina Dybowskiego, Wojtka Kowalskiego z Torunia i tak dalej. To są środowiska działające w skali całej Polski. Tych środowisk jest więcej, do mnie docierają liderzy innych formacji. Również bardzo liczę
i tu jesteśmy w życzliwych i przyjacielskich stosunkach z zarejestrowanym, jak sądzę, już Stowarzyszeniem Ruch Obrony Polaków Witolda Gadowskiego, z którym miałem okazję co kilka dni również się spotykać. To są środowiska zatroskane o Polskę. Owszem, pewnie czasami w jakichś tam szczegółach, w akcentach różnych mogą się różnić i ja w tym, mówiąc wprost, nic złego nie widzę. Ja nie chcę partii, gdzie znowu jakiś mityczny przywódca będzie, przepraszam, wszystko zatrzymał za twarz i mówił, tak ma być, bo ja sobie tak rano to dzisiaj wyobrażam i to mi się przyśniło. Tylko to ma być siła w różnorodności pośle, również tych organizacji prawicowych. I w tym kierunku to wszystko tej idzie. Tej partii i może za jakiś czas, nawet za 2-3 tygodnie czy miesiąc spotkamy się i porozmawiamy o tym, ile się zmieniło. I zobaczymy, czy jest wasz kandydat w wyborach prezydenckich. Choć pan mówi też o profesorze Nowaku, to może jest też taka opcja, żeby znaleźć człowieka z zewnątrz, który będzie reprezentować was. Ja bym się bardzo cieszył, gdyby ten kandydat, nawet niech będzie wskazany przez Prawo i Sprawiedliwość. To jest przywilej, ale i trochę i odpowiedzialność tego większego. Jeżeli to byłby człowiek jednak reprezentujący szersze środowisko niż tylko działacz partyjny, który z założenia będzie musiał słuchać Kaczyńskiego. Wymienił pan profesora Nowaka, wymienił pan kilku innych ludzi. Na przykład. To ja nie wiem, czy on w ogóle ma takie aspiracje, ale bardzo go cenię i cechy charakteru, które wysoką kulturę, wielki patriotyzm, ogromną wiedzę, przy której każdy z nas jest, myślę, że malutki. Ja mówię to o pewnych cechach, które powinny również kandydata na prezydenta wyróżniać. I powinien to być może człowiek spoza świata partyjnego. Byłby wtedy bardziej wiarygodny. A czy prezes IPN-u Karol Nawrocki jest spoza świata partyjnego według pana? Cenię pana prezesa, ale wydaje mi się, że również i zmobilizuje się elektorat negatywny. Bo to nie jest tylko kwestia znalezienia osoby szlachetnej, mądrej, której byśmy się nie wstydzili, ale również i pewnej jednak analizy socjologicznej, również tego, czy przeciwko niemu nie ma jakichś haków, które będą wyciągane przez służby specjalne, które przecież nie zostały zweryfikowane w Polsce w żaden sposób od czasów komuny i w dalszym ciągu mieszają w polityce, tworząc byty polityczne, niszcząc byty polityczne, niszcząc ludzi, atakując, stosując dyfamację i tak dalej. Gdyby to był człowiek spoza kręgu partii politycznych, to może łatwiej byśmy wszyscy wokół niego się zintegrowali. Ale jeżeli się na nic takiego nie zanosi, to proszę zrozumieć, że pewnie większość formacji, która będzie zdolna zebrać 100 tysięcy podpisów, bo to będzie również ten warunek i to muszą być jednak formacje, które mają jakieś struktury. To nie jest tak łatwo zebrać tyle podpisów. Dlatego współpraca mniejszych środowisk jest tutaj również zasadna. To wtedy te mniejsze środowiska, widząc, że te większe podmioty nie są w stanie się dogadać, tak jak PiS i Konfederacja, to w bardzo racjonalnym odruchu budowania swojej rozpoznawalności, prezentacji swojego programu, udziału w debatach, które się przy okazji wyborów toczą, wystawiają Panie swoich pośle, kandydatów. To na koniec chciałbym wam zadać takie pytanie i prosiłbym o odpowiedź tak albo nie. Czy wy jako środowisko będziecie mieli swojego kandydata, nie mówię czy posłów, ale w ogóle kogoś, kogo wy wystawicie? Tak, jeżeli nie będzie wspólnego kandydata prawicy, to środowisko, którego jestem jednym ze współzałożycieli, jednym z elementów, przecież nie dominującym, ani najważniejszym, wystawi również swojego kandydata w pierwszej turze wyborów. I tym akcentem kończymy naszą rozmowę. Bardzo serdecznie oczywiście panu dziękuję za wizytę w naszym studiu, choć zdalną. I może następnym razem na miejscu, także serdecznie dziękujemy oczywiście. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam serdecznie, dziękuję, że mogłem przedstawić swoje przemyślenia. Pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże. Partnerem strategicznym kanału Goniec jest Aquafor, producent filtrów do uzdatniania wody.